kilka słów na temat naszych szablonów. Szablon Eclair jest szablonem bardzo długim, dzięki któremu możecie tworzyć stylizacje zarówno klasyczne, salonowe, jak i już trochę bardziej awangardowe, ponieważ możecie się rozpędzić aż do dziewiątki na szablonie. Chciałabym Wam pokazać najważniejsze linie, które się pojawiły na naszych szablonach, ale zwróćmy również uwagę, jak zachowuje się sam szablon w kontakcie z rękawiczkami. W momencie, kiedy chcę przygotować szablon do stylizacji, kilkukrotnie na pewno będę go dotykać w strefie, w której pojawia się klej i jak widzicie, w kontakcie z rękawiczkami nie sprawia mi to totalnie żadnego problemu. Ja na co dzień w pracy pozbywam się jajeczka i jajeczko przyklejam sobie do wnętrza mojego szablonu w taki sposób, żeby nie wchodziło w strefę mojej pracy. Dzięki temu usztywniam sobie strefę, na której ostatecznie powstanie piękny tunel. W większości przypadków również, w momencie kiedy tworzę stylizacje salonowe, staram się rozerwać górne skrzydełka. To jest taki wstępny etap przygotowania szablonu do pracy. Oczywiście, żeby szablon perfekcyjnie współpracował z tunelem paznokcia naturalnego, należy go delikatnie rozpracować, zrolować w tej strefie po to, żeby już na dzień dobry przyjął nam bardzo piękny łuk. W ten sposób szablon jest wstępnie przygotowany do pracy i możemy go przymierzyć do paznokcia naturalnego po to, by zdecydować, jak należy ten szablon jeszcze dokładnie dociąć. Pokażę Wam dzisiaj jeden prosty trik, natomiast jeżeli chcecie wiedzieć więcej, serdecznie zapraszam do szkolenia online. Na szkoleniu online pokażemy Wam wszystkie przypadki związane ze stylizacją paznokci, czyli przerobimy płytki naturalne, które spadają w dół, takie, które rosną do góry, paznokcie, które rosną klasycznie, ale również pokażę Wam, w jaki sposób szablon powinien być przygotowany, gdy chcemy stworzyć kwadrat, a w jaki sposób, gdy chcemy stworzyć migdał. Pokażę Wam, jak korygować niektóre niedoskonałości oraz w jaki sposób radzić sobie, kiedy paznokieć naturalny jest całkowicie niestandardowy. Trik, który Wam obiecałam, paznokcie z przyrostem hyponychium. Paznokcie, których najczęściej stylistki nie lubią przedłużać, bo nie potrafią włożyć dobrze szablonu. Pokażę Wam jeden prosty trik, który sprawdza się prawie u wszystkich. Pamiętajcie, że nie ma jednej dobrej techniki dla wszystkich. Pełnej techniki stylizacji paznokci, pełnej techniki podkładania szablonów uczymy na szkoleniach stacjonarnych i na szkoleniu online. Chcecie wiedzieć wszystko o szablonach? Zapraszam Was na szkolenie online. A teraz szybciutko. Widzę przerost hyponychium, widzę paznokieć w kształcie jajeczka. Będę wycinać literkę V, która rozpoczyna się w punkcie 50. Widzicie tą linię. Tutaj rozpoczynam cięcie, idę do jedynki, cofam się z powrotem do tej linii. Generalnie w momencie, kiedy mam paznokcie z przyrostem hyponychium, nie skupiam się na tym, żeby te paznokcie wymierzyć. Nie sprawdzam dokładnie, czy są symetryczne, czy są niesymetryczne. Wycinam według tej techniki na naszym szablonie, roluję sobie szablon i zobaczcie, co tutaj się wydarzy. Ciach! I szablon pasuje mi idealnie pod paznokieć z przyrostem hyponychium. Dodatkowo zrobimy sobie nacięcia boczne, żeby szablon nam się jeszcze lepiej ułożył pod paznokciem, żeby wyszedł nam piękny, wąziutki paznokieć. Ok. Mam nadzieję, że nasz trik Wam się przyda, a jeżeli chcecie więcej, serdecznie zapraszam na szkolenie online.